zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z autyzmem, zespołem Aspergera, innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju. Wybrałam taki temat na nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ bardzo często spotykam rodziców, którzy przychodzą ze swoim dzieckiem, które ma diagnozę właśnie autyzmu czy zespołu Aspergera. Dziecko objęte jest w szkole czy w przedszkolu orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, realizuje zajęcia, osiąga wszystkie cele rozwojowe, terapeutyczne, ale rodzice pytają tak naprawdę, jak oni mogą pracować z dzieckiem, jakimi sposobami, żeby ten proces nauki dziecka był jeszcze bardziej efektywny. Te sposoby, które Państwu będę się starała zaprezentować, jak sami Państwo zobaczycie, są na tyle uniwersalne, że można je stosować również u dzieci bez diagnozowanych zaburzeń oczywiście. Niemniej jednak specyfika funkcjonowania dziecka z całościowymi zaburzeniami w rozwoju powoduje, że musimy te sposoby troszeczkę i metody dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości tych dzieci, tak żeby one były efektywne, a nie frustrowały nasze dziecko i nie blokowały tego procesu nauki, który my chcemy jakby wspomagać u dziecka. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo tą naukę organizować. Przede wszystkim, chcąc, żeby dziecko efektywnie nabywało wiedzę, umiejętności, musimy zacząć od skonstruowania systemu motywacji. Każde dziecko, również dziecko z autyzmem czy zespołem Aspergera, lubi być motywowane, w związku z czym bez motywacji trudno będzie nam osiągnąć jakikolwiek sukces. Musimy pamiętać o tym, że dzieci, które mają zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwoju, czy jest to autyzm, czy zespół Aspergera, niechętnie podejmują współpracę z drugą osobą. Jest to wpisane niejako w to rozpoznanie pierwotne. Zwykle nie lubią ćwiczeń grafomotorycznych, nie lubią raczej rysować, malować, męczą się szybko, wykonując te czynności. Często też mówi się, że nie przepadają za ćwiczeniami fizycznymi. Troszeczkę ten obraz jest inny u dzieci, które przejawiają wszelkiego rodzaju stereotypie ruchowe. Dzieci, które są w ruchu, niemalże wydaje nam się, że nie potrafią usiedzieć w miejscu, ale proszę zauważyć, że te ruchy są zwykle bezcelowe. Natomiast tutaj ćwiczenia fizyczne, mam na myśli takie ćwiczenia, jakie dzieci realizują na przykład podczas wychowania fizycznego, pod nadzorem i pod niejako dyktando nauczyciela. Zwykle te dzieci wtedy się wycofują i niekoniecznie chcą brać w nich udział. Kiedy prosimy o wykonanie jakiejś czynności, która w ocenie dziecka nie jest dla niego atrakcyjna, często ucieka, prezentuje zachowania trudne, może płakać, krzyczeć. Oczywiście dzieci bez zdiagnozowanych zaburzeń, dzieci prawidłowo funkcjonujące, również niejako w taki sposób się zachowują, zwłaszcza w tych młodszych klasach szkolnych czy w przedszkolu. Należy jednak pamiętać, że dzieci, nazwijmy, zdrowe, one potrafią po pewnym czasie w sposób racjonalny sobie wytłumaczyć, że chociaż czynność, którą muszę wykonać, jest nieatrakcyjna dla mnie, ja mimo wszystko muszę to zrobić, bo wymaga ode mnie tego na przykład nauczyciel, a skoro jestem w roli ucznia, to muszę podporządkować się pewnym zasadom, które w klasie panują. Dziecko z autyzmem może mieć z tym problem, w związku z czym może się na zwyczajnym świecie buntować i uciekać od wykonania tego typu czynności. I właśnie takie trudności bardzo często zauważamy, że dziecko nie uczestniczy na przykład w pełni w trakcie zajęć, chodzi bezcelowo na przykład po klasie czy po sali w oddziale przedszkolnym i mamy takie poczucie, że dziecko jest obok nas, a nie z nami, że nie uczestniczy jakby czynnie, aktywnie w tych naszych zajęciach. Dużym błędem, ja tutaj podkreśliłam, jest komentowanie zachowań niepożądanych oraz skupianie się na niepowodzeniach dziecka. W pracy z dzieckiem, zwłaszcza z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju, musimy skupiać się na tym, co dobre. Oczywiście nagradzając dobre zachowanie,
a zachowanie niepożądane musimy starać się eliminować. W momencie, kiedy będziemy nadmiernie jakby się na nich koncentrować, właśnie na tych niepożądanych zachowaniach i na niepowodzeniach dziecka, no niczego dobrego nas to nie doprowadzi, ponieważ dziecko, jak każde inne, będzie odczuwało takie poczucie, że ciągle robi coś niedobrze. Ono tak naprawdę nie będzie w pełni świadomie oceniać swojego zachowania. Nie będziemy też w ten sposób budować odpowiedniego poziomu, prawidłowego poziomu samooceny dziecka, co również będzie pogłębiało jego trudności, a nie będzie stymulowało jego prawidłowego rozwoju. Ważne jest, aby dobierać atrakcyjne nagrody. Oczywiście u dzieci zdrowych również tego typu nagrody wybieramy i one muszą być atrakcyjne. Natomiast u dzieci z autyzmem często jest takie utrudnienie w postaci tego, że dziecko nie może nam na przykład werbalnie, nie potrafi nam werbalnie komunikować tego, czym byłoby zainteresowane. W związku z czym dla mnie osobiście w pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami w rozwoju niezwykle ważna jest zabawa z tym dzieckiem, obserwacja tego dziecka, obserwacja również w przedszkolu czy w szkole po to, żeby na podstawie jakichś komunikatów niewerbalnych, czasem werbalnych, ale również obserwując pewne zdarzenia, pewne sytuacje, obserwując to, czym dziecko się lubi bawić, co sprawia mu przyjemność. Wtedy dla mnie jest to niezwykle ważna informacja, ponieważ ja dowiaduję się, jakie są zainteresowania dziecka. Przez co możemy potem w bardzo łatwy sposób nagradzać dziecko za pracę, którą wykona w sposób prawidłowy. Jeżeli dziecko będzie lubiło na przykład taka częsta czynność nawlekać koraliki albo sortować różne przedmioty na sorterach, to wtedy pracując z dzieckiem możemy taką nagrodę właśnie wykorzystać. Jeżeli zrobisz dobrze zadanie, będziesz miał możliwość posortować sobie dane przedmioty na sorterach. Jeżeli zauważymy, że ta nagroda się dziecku podoba, oczywiście wykorzystujemy ją w toku pracy. Jeżeli zauważymy, że dziecko zaczyna się tą nagrodą nudzić i przestaje ona być dla dziecka atrakcyjna, wtedy jest to dla nas sygnał, że musimy po raz kolejny poszukać jakiejś innej czynności bądź też przedmiotu, który będzie dla dziecka znowuż atrakcyjny i dzięki temu będziemy mogli właśnie motywować dziecko do naszej pracy. Oczywiście stosujemy nagrody, ale musimy stosować zasady. Oczywiście my musimy tak dobierać nagrody, aby były odpowiednie do poziomu funkcjonowania naszego dziecka oraz do jego zainteresowań. Jeżeli na przykład dziecko nie lubi rysować, to dla niego żadną nagrodą będzie, jeżeli my będziemy z tym dzieckiem właśnie malować, rysować, bo to nie będzie dla niego przyjemnością. Jeżeli natomiast dziecko lubi jeździć samochodzikami, tak bawić się na przykład resorakami, nagrodą dla tego dziecka będzie to, jeżeli usiądziemy na przykład na dywanie, stworzymy sobie tor i będziemy po tym torze tymi samochodami jeździć. Oczywiście musimy pamiętać, że jest to nagroda, która nie trwa wiecznie, ponieważ pewien czas przeznaczony na to zadanie, na tą nagrodę, możemy sobie ustawić timer, budzik w telefonie albo jakiś inny tutaj przyrząd, który będzie nam ten czas odmierzał. Dziecko musi mieć bardzo jasny komunikat, kiedy czas nagrody się kończy i przechodzimy do kolejnego zadania. Należy też używać takich wzmocnień wtórnych. Ta zabawa samochodem niejako jest tym wzmocnieniem wtórnym, ponieważ to są nagrody takie jak żetonowy system wzmocnień, właśnie jak zabawa, ponieważ jakby zbierając te punkty, tak, dziecko może wymienić na dowolną wybraną przez siebie nagrodę. Ja wiem, że rodzice często to stosują u dzieci
prawidłowo funkcjonujących, ale spotkałam się kilkakrotnie z tym, że rodzic dziecka ze zdiagnozowanym autyzmem czy zespołem Aspergera zadawał mi właśnie takie pytanie, czy moim zdaniem w przypadku jego dziecka będzie taki system nagród, powiedzmy, odpowiedni. Oczywiście tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, jak wspomniałam wcześniej, jak dziecko funkcjonuje. I tutaj nie możemy tak generalizować, ponieważ u jednego dziecka zadziała, u drugiego niekoniecznie, ale jakby rozpoznanie autyzmu nie wyklucza tego, żeby stosować metody przeznaczone dla dzieci funkcjonujących prawidłowo. Wręcz przeciwnie, dzięki temu też dajemy dziecku do zrozumienia, że jeżeli ma takie same nagrody jak jego brat, jest dla nas równie ważny. I ono wtedy utożsamia się z tym rodzeństwem, które na przykład w taki sam sposób jest nagradzane, bo to też chodzi o to, żeby dziecko nie wprowadzać w taką postawę, że ja jestem na przykład lepszy, bo mam ładniejsze nagrody, fajniejsze nagrody, bo te dzieci też są w stanie to w jakiś sposób, w jakimś stopniu oczywiście ocenić. A z drugiej strony też nie stwarzamy takiej rywalizacji w rodzeństwie. Mówię Państwu o tym dlatego, że też często się z tym spotykam, że kiedy mamy dziecko, które jakby funkcjonuje w sposób nieprawidłowy, są zdiagnozowane jakiekolwiek choroby, zaburzenia, rodzice automatycznie troszeczkę zaczynają to dziecko faworyzować, co jest oczywiście naturalne, że chcą niejako zrekompensować dziecku to, że te trudności się pojawiły, ale musimy pamiętać, że dzieci należy traktować jednakowo, przynajmniej starać się, żeby choćby nawet ten system nagród i kar był mniej więcej ujednolicony. Ważne jest również to, aby nie odwlekać udzielenia nagrody, zwłaszcza u dzieci, które mają zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwoju. Jest to niezwykle ważne, ponieważ należy zwrócić uwagę na to, że kiedy występuje zachowanie pożądane i automatycznie po nim następuje nagroda, dziecko ma świadomość, przynajmniej domyśla się, za co tę nagrodę otrzymuje. W momencie, kiedy na przykład o godzinie 10 dziecko by, no nie wiem, odniosło swój talerzyk po zjedzeniu śniadanka do zlewu, a nagrodę by dostało dopiero o godzinie 12, nawet z komunikatem: słuchaj, za to, że odniosłeś talerzyk, dostajesz nagrodę, to dziecko nie będzie w pełni w stanie sobie jakby połączyć tych dwóch faktów. Za co ja tą nagrodę dostałem? Po prostu mama mi dała tam, nie wiem, czekoladkę czy jakąś zabawkę. Jeżeli bezpośrednio po tym zachowaniu prawidłowym dostaje nagrodę, wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ponownie to zachowanie się u dziecka pojawi. Rozpoznanie u dziecka całościowych zaburzeń w rozwoju nie wyklucza tworzenia tak zwanego kontraktu behawioralnego, który często jest zalecany w przypadku dzieci z problemami takimi na przykład wychowawczymi, tak? Jest to swego rodzaju umowa pomiędzy dzieckiem a dorosłym. Bardzo jasno ten kontrakt musi zakładać, jakie zadanie mamy do wykonania, kto to zadanie wykona, jak ono ma być wykonane, co otrzymamy za wykonanie tego zadania jako nagrodę, no i oczywiście kto będzie jakby takim jurorem, tak? Czyli kto nam to zadanie oceni i kto zdecyduje, czy zasłużyliśmy na nagrodę, czy też nie. Można to zrobić w formie obrazkowej, można to napisać, kiedy dziecko na przykład już potrafi pewne rzeczy odczytać, zapisać, bo wiemy, że niejednokrotnie, zwłaszcza w przypadku dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem wysoko funkcjonującym, czy też przy zespole Aspergera, dzieci osiągają umiejętności czytania, pisania. Mogą odbiegać od normy wieku, ale to nie wyklucza oczywiście takich umiejętności, więc jakby tutaj forma jest dowolna, byleby była zrozumiała dla dziecka, adekwatna do jego wieku i poziomu rozwoju. Często również pojawia się u rodziców pytanie, czy powinniśmy stosować podpowiedzi. Tak, powinniśmy stosować, ponieważ zarówno nauczyciele, jak i rodzice
w toku tej nauki dziecka ze spektrum autyzmu powinni stosować podpowiedzi właściwie od początku uczenia nowej umiejętności. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tych podpowiedzi nie będzie, to będzie się zwiększało prawdopodobieństwo błędów. Jeżeli będzie dziecko popełniało błędy, to niestety będzie spadała jego motywacja, ponieważ dziecko doskonale wie, że robi coś nieprawidłowo, w związku z czym nie będzie zmotywowany do tego, żeby nowe umiejętności nabywać. Tylko podpowiedź powinna być rozumiana jako pomoc, którą natychmiast wydamy polecenia stosujemy. Po co? Po to, żeby zwiększać prawdopodobieństwo tej pożądanej reakcji. Czyli dajemy polecenie i potem dajemy wskazówkę. Ja za chwilkę będę Państwu starała się opowiedzieć o tym, jakie rodzaje podpowiedzi wyróżniamy i myślę, że wtedy też na przykładach praktycznych postaram się jeszcze bardziej tak, powiedzmy, dostarczyć takich praktycznych właśnie podpowiedzi do pracy z dzieckiem z autyzmem. Kiedy dostarczamy te podpowiedzi? Przede wszystkim w początkowym etapie uczenia, bo wiadomo, jak wchodzi nowa umiejętność, to wtedy zaczynamy te podpowiedzi stosować i próbujemy niejako wspomóc dziecko, czasami nawet ułatwić mu wykonanie zadania, ale również wtedy, kiedy widzimy, że dziecko no, nie radzi sobie, kiedy popełnia błędy. Ponieważ jak wiemy, podpowiedzi dobrze jest wycofywać w pewnym momencie, żeby dziecko nabyło tej umiejętności samodzielnego działania. Natomiast jeżeli my widzimy, że pomimo naszych podpowiedzi, naszych starań dziecko no nie jest jeszcze samodzielne w pełni, nie opanowało jeszcze zadania, to oczywiście nie wycofujemy tych podpowiedzi. Mogą one być bardziej subtelne, może być ich mniej, ale staramy się mimo wszystko zwiększać tą motywację zadaniową dziecka. A jeżeli będą błędy, to niestety ta motywacja nie będzie się zwiększała, ale będzie nam gwałtownie spadała. I wtedy będzie nam też trudno przekonać dziecko do tego, żeby podejmowało się wykonania stawianych przed nim zadań, czy to w domu, czy w szkole. No i właśnie rodzaje podpowiedzi. Pierwszy rodzaj to podpowiedź fizyczna. Czyli na przykład stosujemy ją w momencie takim, kiedy uczymy dziecko czynności, na przykład ubierania się, rysowania, pisania, kolorowania, wycinania. To jest nic innego jak modelowanie. My po prostu, kiedy dziecko wycina, bierzemy rączkę tego dziecka, wkładamy w nożyczki i próbujemy uczyć wycinania. Tak samo ubierania. Pomagamy zakładać spodenki, bluzeczkę, skarpetki, buciki. Robimy to dotąd, aż dziecko samo nie opanuje tej czynności właśnie ubierania się. Drugi rodzaj podpowiedzi to podpowiedź związana z ruchem. Na przykład wskazanie palcem, dotykiem, a nawet to, co często robimy nawet u dzieci w wieku szkolnym, czyli po prostu patrzymy w określonym kierunku, kierujemy wzrok i wtedy dziecko też to odbiera jako sygnał taki, w którą stronę muszę spojrzeć i gdzie tego rozwiązania zadania szukać. Oczywiście w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu my musimy wziąć pod uwagę, że ono może mieć problemy na początku z wychwyceniem tego, w którą stronę my patrzymy i że ten nasz wzrok jest podpowiedzią. Natomiast oczywiście wszystkie efekty naszej pracy są zauważane dopiero, kiedy daną metodę wprowadzamy i długo ją powtarzamy, ponieważ dziecko wtedy nabywa te umiejętności. Kolejny rodzaj podpowiedzi to podpowiedź związana z rozmieszczeniem przedmiotów, czyli na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że rozkładamy przed dzieckiem różne obrazki z różnych i na tych obrazkach znajdują się przedmioty z różnych grup, czyli mamy kilka owoców, warzyw, samochodów, narzędzi, owadów, kwiatów i uczymy dziecko klasyfikowania, czyli łączenia przedmiotów w grupy, w klasy. W momencie, kiedy dziecko na przykład wybiera nam jabłuszko i banana, a nie potrafi dobrać kolejnego owocu,
w związku z czym my tą karteczkę, tam załóżmy, nie wiem, z jabłuszkiem albo z innym owocem, przesuwamy bliżej dziecka po to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że dziecko tę kartkę właśnie odnajdzie i dzięki temu stworzy grupę owoców, czyli osiągniemy nasz cel. My staramy się w pewnym momencie tego typu podpowiedzi, tak jak wspominałam, wycofywać. Wiadomo, że taki proces klasyfikowania, uczenia dziecka klasyfikowania, to nie są jednorazowe nasze zajęcia z dzieckiem, tylko uczymy przez jakiś czas. W związku z czym my też zauważamy, w jakim tempie dziecko te umiejętności nabywa, przez co też mamy pełną kontrolę nad tym, kiedy naszą taką aktywność właśnie związaną z tymi podpowiedziami, kiedy my tę aktywność możemy stopniowo wycofywać, kiedy dziecko staje się coraz bardziej samodzielne. Kolejny rodzaj to podpowiedź wyróżniająca, czyli w momencie, kiedy nasze dziecko rozwiązuje zadanie, dajemy dodatkowy element, na przykład kładziemy przedmiot czy obrazek na białej kartce, tak, aby dziecko miało ułatwiony ten proces szukania odpowiedzi. Dążymy do tego, żeby uczyło się oczywiście samodzielnie, bez dodatkowych pomocniczych elementów zadanie rozwiązać. I modelująca. Moim zdaniem ta podpowiedź modelująca jest taką najlepszą z punktu widzenia dziecka, ponieważ nauczyciel czy rodzic wykonuje ćwiczenie, a dziecko ma za zadanie go naśladować. I jak wiemy, najlepiej, najszybciej, najefektywniej uczymy się właśnie przez to modelowanie. Kiedy ktoś nam coś zaprezentuje, pokaże, wtedy zwiększamy prawdopodobieństwo, że wykonamy tę czynność tak samo dobrze, jak ta osoba. I znacznie szybciej wtedy przyswajamy nowe wiadomości i nowe informacje. Więc ważne jest w pracy z dzieckiem, tutaj generalnie nie tylko z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami w rozwoju, ale również z dzieckiem prawidłowo funkcjonującym, żeby właśnie taką postawę modelującą u dziecka, dziecku prezentować po to, żeby właśnie na podstawie takiego modelu dziecko mogło nabywać tą swoją wiedzę i umiejętność. Ważne, aby w pracy z dzieckiem z autyzmem stosować zasadę małych kroków. Myślę, że nie muszę tutaj szczególnie tłumaczyć, na czym ta zasada polega, ponieważ jak można się domyśleć, chodzi o to, aby materiał, jaki chcemy dziecku przekazać, czyli tą wiedzę, podzielić na mniejsze takie pakiety, nazwijmy, na taką ilość elementów, aby były one zrozumiałe dla dziecka, żeby nie było ich zbyt dużo. Jeżeli od razu będziemy chcieli dziecku przekazać taki pakiet informacji obszerny, niestety jest małe prawdopodobieństwo, że dziecko cokolwiek z tego wyniesie. Ważne, żeby, tak jak sobie zdajemy sprawę w pracy z dzieckiem z autyzmem, nieraz jakiś jeden element jest ćwiczony nawet przez kilka miesięcy. I na to też musimy się przygotować, że to nie jest taka łatwa i szybka praca. O tym bardzo fajnie się mówi, opowiada, ale w momencie, kiedy przychodzi tak w praktyce zastosować, to sami doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe i trzeba na to poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu i włożyć ogrom wysiłku, żeby danej czynności dziecko nauczyć. My przy takim założeniu, że będziemy stosować zasady małych kroków, czyli stopniowo dziecko nabywa te informacje w mniejszych ilościach, jakby mamy możliwość uczenia dziecka nawet złożonych ciągów czynności, ale dzieje się to w pewnych odstępach czasu, przez pewien okres, dzięki czemu dziecko nie czuje takiego natłoku tych informacji i jest w stanie efektywniej się uczyć, sprawniej tę wiedzę nabywać. Tutaj dla przykładu chciałam podać właśnie taką sytuację. Jeżeli dziecko zaczyna krzyczeć, uciekać i jeżeli na przykład często to widzimy w sytuacji, kiedy dziecko musi dłuższy czas czekać na swoją kolej, to należy w początkowej fazie skrócić czas oczekiwania nawet do kilku sekund. Wtedy dziecko będzie miało jakby taką możliwość na osiągnięcie sukcesu, czyli
uzyskanie nagrody. Potem stopniowo ten czas oczekiwania na swoją kolej zaczynamy u dziecka wydłużać. Oczywiście też nagradzając i w pewnym momencie dochodzimy do sytuacji, w której dziecko nie ma problemu z tym, żeby na swoją kolej poczekać. Czyli my również, jako osoby z dzieckiem pracujące, też osiągamy sukces, bo osiągamy jakiś cel w rozwoju dziecka, który jest niezwykle ważny, bo wiemy, że nie zawsze jest tak, że możemy coś zrobić albo powiedzieć wtedy, kiedy chcemy. Nieraz musimy czekać, aż przyjdzie na to czas. Zasada stopniowania trudności też jest zasadą, która jest Państwu na pewno bardzo dobrze znana. Zaczynamy od ćwiczeń łatwych. I tutaj jest zdecydowana różnica, ponieważ dzieciom zwykle prawidłowo funkcjonującym zwykle dorada się to, aby zaczynały na przykład odrabiać lekcje od tego, co jest najtrudniejsze, ponieważ wtedy mają więcej energii, więcej siły, więcej możliwości na to, żeby takie trudne zadanie wykonać. A potem przechodzić do czynności łatwiejszych. Tutaj odwrotnie. Zaczynamy od bardzo łatwych, stosunkowo takich, no, prostych dla dziecka, bardzo konkretnych. Tak, aby właśnie bazować na tym sukcesie i na uzyskaniu nagrody. Następnie ten program pracy z dzieckiem zaczynamy troszeczkę bardziej rozbudowywać, czyli dokładać do niego elementy trudniejsze po to, żeby uczyć dziecko nowych rzeczy, ale też dzięki temu, że to będzie się działo stopniowo, będzie uzyskało sukcesy, też znacznie efektywniej dziecko zacznie pracować. Dzieci z autyzmem potrafią wykonywać nawet złożone czynności. One umieją dokonywać wyborów, decydować o sposobach spędzania czasu wolnego, ale muszą się tego nauczyć. Po prostu u dzieci ze spektrum autyzmu wszystkie te umiejętności, które mają dzieci zdrowe, te dzieci też mają, tylko po prostu znacznie dłużej się ich uczą. I coś, co dla dziecka prawidłowo funkcjonującego jest czymś jak najbardziej normalnym, dziecko z autyzmem wielokrotnie musi przepracować, żeby ta czynność stała się czynnością, czy zachowanie takie zautomatyzowane. To musi minąć po prostu długi czas. I właśnie dlatego ważne jest to, żeby w sposób prawidłowy na to dziecko oddziaływać, żeby nie było przytłoczone tymi zadaniami, tymi działaniami naszymi. Bo jeżeli tak będzie, to ono stopniowo zacznie się wycofywać i będzie unikało tej współpracy. Myślę, że w pracy z dzieckiem warto również stworzyć sobie taki plan aktywności. Może być przedstawiony w postaci zdjęć. Mogą być to słowa, które są wskazówką do wykonania określonych czynności. Może mieć różne formy. Zwykle jest to segregator ze zdjęciami lub słowami na każdej stronie oddzielnie, które są dla dziecka wskazówką. Dzięki takiemu usystematyzowaniu tych czynności, stworzeniu planu aktywności, my ułatwiamy dziecku funkcjonowanie takie w tym życiu codziennym, tak? Ono sobie otwiera ten segregator, przegląda go i zaczyna się uczyć stopniowo, jakie czynności wykonuje. Dzięki temu właśnie stają się one takie nieco zautomatyzowane i nie musimy już wkładać aż takiego wysiłku, żeby te czynności ćwiczyć, bo dziecko je nabywa i zaczyna z nich po prostu korzystać. W pracy z dzieckiem, z autyzmem, zespołem Aspergera, ogólnie z całościowymi zaburzeniami rozwoju, pojawia się problem. Problem w postaci takiej, że te dzieci nie potrafią zmniejszyć poziomu lęku czy tej niepewności poprzez na przykład szukanie bliskości drugiej osoby. Dzieci prawidłowo funkcjonujące, kiedy się boją, kiedy czują się niepewne, na przykład szukają bliskości z mamą, z kimś bliskim, z kimś, kto daje poczucie bezpieczeństwa. Dzieci z autyzmem nie szukają takiej pomocy, nie proszą o wyjaśnienie tego, czego nie rozumie. Przez to ten lęk i niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa w dzieciach narasta. Przez to jakby zastępuje sobie to poprzez jakby
silny, pojawia się u dziecka silny niepokój, opór, czyli kładę się na podłodze, odmawiam pójścia gdziekolwiek, gdzie nie wiem, co mnie czeka, gdzie czekają mnie jakieś zmiany. Pojawia się marudzenie, złość, krzyk, płacz, agresja, autoagresja, czyli szereg tych trudnych zachowań, które stanowią jakby dla rodziców i dla nauczycieli, w ogóle dla środowiska życia dziecka największy problem. Więc jest dziecku podwójnie trudno, ponieważ z jednej strony, zobaczcie Państwo, nie rozumie, co się dzieje, a w dodatku nie potrafi tego pokazać na zewnątrz. Nie potrafi się tym podzielić, nie potrafi szukać pomocy, w związku z czym niestety ten proces uczenia się, nabywania nowych informacji przez to może być właśnie albo bardzo spowolniony, a nieraz wręcz zablokowany. Dlatego ważne jest to, aby zadbać o jak największą eliminację tego lęku. My, jeżeli w momencie, kiedy wyeliminujemy ten lęk, poczucie niepokoju, a tym samym te zachowania trudne, będzie większe prawdopodobieństwo, że nasze dziecko będzie pracowało efektywniej. W związku z czym takim ważnym elementem, który jest podstawą dla mnie przynajmniej pracy z dzieckiem, jest pewna strukturalizacja. Strukturalizacja przestrzeni, czasu, czynności. Po co nam jest strukturalizacja potrzebna? Po to, żeby ułatwić dziecku orientację. Po to, aby pewne czynności, pewne miejsca, zdarzenia były przewidywalne dla dziecka. Pamiętajmy, że dziecko nie lubi zmian, dziecko z autyzmem, innymi całościowymi zaburzeniami. Stopniowo do tych zmian poprzez strukturalizację to dziecko przyzwyczajamy. Uczymy tego, że te zmiany mogą się pojawić i tego, jak sobie z nimi poradzić. I strukturalizując dziecku przestrzeń, czas, czynności, umożliwiamy samodzielne działanie. Kiedy dziecko widzi, ma poczucie, że coś jest przewidywalne i wie, jak się w takiej sytuacji zachować, wtedy znacznie usprawniamy jego funkcjonowanie. O co chodzi z tą strukturalizacją przestrzeni? Przede wszystkim klaryfikacja. Czyli my nadajemy znaczenie tego otoczenia, w którym dziecko przebywa. Wyznaczamy fizyczne granice. Określamy, jakie działania w jakim miejscu się wykonuje, czyli do czego służy kuchnia, czy co się robi w kuchni, po co nam jest potrzebna łazienka, po co nam jest potrzebna garderoba. Dziecko musi takie rzeczy wiedzieć, ponieważ ono będzie te miejsca z tymi czynnościami utożsamiać. I wtedy większe prawdopodobieństwo, że będzie w tych czynnościach bardziej samodzielny. Musimy też tworzyć skojarzenia pomiędzy miejscem zajęć, ich rodzajem, a odpowiednim zachowaniem w czasie pracy. Na przykład w szkole, w momencie, kiedy dziecko siedzi w ławce, ma skojarzenie, że jest to miejsce, w którym się uczę, czyli rysuję, piszę, czytam. Dzięki temu dziecko uzyskuje też informację, że w ławce siedzę, nie wstaję, wstaję, kiedy zadzwoni dzwonek albo wtedy, kiedy nauczyciel mnie o to poprosi. Ale musi to też być jakby takie powiązanie, które będzie stanowiło taką podstawę do tego, żeby dziecko miało świadomość, że kiedy siadam przy stole i pomimo, że nie rysuję przy nim, nie piszę w domu, a na przykład jem obiad, to też należy usiąść, nie biegać, zjeść obiad, wstaję, kiedy skończę. Albo kiedy mama lub tata mnie poinformują o tym, że mogę wstać od stołu. Czyli z jednego miejsca, czy z jednego przedmiotu, jakim jest stół, dziecko tworzy skojarzenia na wyższym poziomie. Czyli jeżeli mam stół w domu, też odpowiednie czynności przy nim wykonuję i też stosuję podobne zasady. Organizacja miejsca pracy. Czyli ważne, aby podzielić przestrzeń, która jest przeznaczona dla grupy, oddzielić każde miejsce pracy od innych, czyli na przykład dać, jak zwykle jest, oddzielne krzesełka, każdy ma swoje krzesełko, pracuje przy nim, ma takie miejsce, dla dziecka też jest to ważne, dla dziecka z autyzmem,
Co często się zauważa, że dziecko to wybiera sobie określone miejsce i zawsze, kiedy jest proszone, by usiadło przy stoliku, na przykład zawsze wybiera to samo krzesło, zazwyczaj, bo oczywiście nie możemy generalizować, ale w większości przypadków tak jest, czy miejsce na ulubionym misiu w przedszkolu. Jest dla dziecka swego rodzaju oczywistością, że to jest jego miejsce i na tym miejscu siedzi. Wyznaczenie miejsca pracy, czyli meble, biurko, półki, stolik, dywanik, czyli to miejsce, w którym dziecko wykonuje konkretne zadania. I oczywiście wyznaczenie miejsca pracy przez wizualne oznaczenie, czyli wszelkiego rodzaju naklejki, na przykład na meble, na drzwi, sygnalizacja, gdzie jest toaleta, gdzie jest nasze biurko, gdzie się znajdują książki, czyli wszelkiego rodzaju formy ułatwienia dziecku takiej orientacji w tej przestrzeni. Strukturalizacja czasu, czyli plany dnia. Różne odcinki czasu obejmujemy. Cały dzień, pobyt w domu, lekcję szkolną, określony rodzaj zajęć. Czyli my planujemy, że kiedy zadzwoni dzwonek, dzieci wchodzą do klasy. Następnie nauczyciel sprawdza listę obecności. Trzeba podnieść rękę, kiedy padnie moje nazwisko. I po kolei ustalamy z dzieckiem, co się dzieje, po to, żeby właśnie zapewnić dziecku tę przewidywalność zdarzeń, przez co też ułatwić jego funkcjonowanie. Przedstawiamy zdjęcia, kolejność w formie wizualnej. I tutaj musimy tak naprawdę bazować na tej indywidualności dziecka. Czyli my musimy bazować na tym, aby jak najwięcej informacji o dziecku zdobyć, po to, żeby te wszystkie metody dostosować do dziecka. Forma może być różna, jaką my zastosujemy. Ważne, żeby była zrozumiała i akceptowana przez dziecko i oczywiście taka, która będzie przynosiła korzyści. I strukturalizacja czynności podobnie, ponieważ w formie wizualnej przedstawiamy kolejne etapy wykonywania czynności, czyli na przykład ubierania się, tak? Wstajemy, myjemy się, ubieramy, czyli zakładamy bieliznę, koszulkę, spodenki czy spódniczkę, sukienkę. Po kolei tworzymy znowuż segregator. Dziecko ma możliwość przewracania sobie tych kartek, oglądania obrazków, przez co ma niejako takie przypomnienie, co zakładamy najpierw, co na końcu. Oczywiście wiadomo, żeby też ułatwić dziecku, że nie zakładamy najpierw butów, tylko najpierw skarpetki, dzięki czemu również dziecko ma taką świadomość, co musi dalej zrobić. I dla niego jest to bardzo ważne, bo samo sobie tego niestety nie potrafi w pełni wyobrazić. Podczas pracy stolikowej w przedszkolu czy lekcji, ale potem też u ludzi dorosłych ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami, podczas pracy zawodowej u tych, którzy ją podejmują, oczywiście my również tworzymy takie plany po to, żeby tym ludziom po prostu ułatwić sprawne funkcjonowanie. Drodzy Państwo, jak pewnie się zorientowaliście, te metody, które przedstawiłam, zresztą też na początku wspomniałam, my na co dzień stosujemy w pracy nie tylko z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ale również z dziećmi zdrowymi. Tylko jedna jest zasada. Musimy pamiętać o tym, że dla dzieci z autyzmem to, o czym mówiliśmy, nie jest oczywiste. Czyli wszystkie te zasady, które są stosowane, dla dzieci nie jest to oczywiste i wprowadzanie tych zasad zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Ale w momencie, kiedy je stosujemy, naprawdę ułatwiamy dziecku uczenie się. Podstawą jest to, aby pamiętać, że w momencie, kiedy dziecko jest przeniknięte takim lękiem, brakiem poczucia bezpieczeństwa, taką właśnie nieprzewidywalnością tego, co się wydarzy, niestety następuje taka blokada w nabywaniu tej wiedzy i nowych informacji. Więc podstawą jest praca nad lękiem, nad eliminowaniem go, a potem wprowadzanie różnych metod wspomagających.
Strukturalizacja, o której wspomniałam, jest podstawą. W momencie, kiedy dziecko ma bardzo jasne przekazy, bardzo wprost mówione, powtarzane bezpośrednio do niego, to, co się często zaleca w przypadku dzieci z całościowymi zaburzeniami w rozwoju, że jeżeli podajemy instrukcję wszystkim, do dziecka warto podejść i przekazać tą instrukcję indywidualnie. Jeszcze jakby motywując dziecko do nawiązania tego kontaktu wzrokowego po to, żeby wspomagać jeszcze ten przekaz informacji. I wtedy możemy mieć takie poczucie, że robimy wszystko, aby dziecku funkcjonowanie ułatwić. Bo kiedy my mówimy do grupy, dziecko z autyzmem, Aspergerem, niestety nie odbiera tego też w sposób indywidualny, że jego też to dotyczy. Ono musi zwykle dostać instrukcję imienną. Musimy podejść, powiedzieć: Jasiu, proszę usiąść przy stoliku. I wtedy jest dopiero większe prawdopodobieństwo tego, że ten nasz Jaś oczywiście przy tym stoliku usiądzie. Na ten moment bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień na następnym webinarium o godzinie jak zwykle 17. Do widzenia.